otwarcie centrum jest świętem naszych dwóch wydziałów, które partycypują w tej inwestycji, Wydziału Biologii i Chemii. Na pewno wygeneruje to wspaniały entuzjazm. Już nasi młodzi pracownicy, studenci bardzo się cieszą, lubią tu przychodzić. Jest to dobre miejsce z dobrym klimatem. To jest strategia Unii Europejskiej, abyśmy inwestowali w badania i infrastrukturę z zakresu bioinfotechno. Bardzo się cieszę, że CENT 1, CENT 2 i CENT 3 będą taką biodoliną krzemową. Bardzo też jestem dumna z tego, że zainwestowaliśmy w miejsce, w które ma ogromny potencjał w wybitnych profesorach, naukowcach, którzy zdobywają bardzo wiele grantów. Jeśli chodzi o ten budynek, to oczywiście stawialiśmy sobie cele takie jak przy każdym obiekcie, żeby był przede wszystkim funkcjonalny. No nie zapominajmy, że to jest ściśle określona funkcja budynku dydaktyczna-naukowa. Tutaj kilkadziesiąt procent powierzchni stanowią laboratoria naukowe i to im przede wszystkim powinien ten budynek służyć. Chcielibyśmy, żeby to centrum było przede wszystkim platformą dla współpracy pomiędzy różnymi jednostkami uniwersytetu, żeby nie był to jeszcze jeden wydział, ale raczej, żeby to było takie miejsce, gdzie każdy, kto ma pomysł z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych czy pokrewnych, mógł z tym pomysłem przyjść i mógł go realizować w systemie projektowym, aby można było zdobywać granty i przy pomocy środków z tych grantów realizować tutaj projekty w oparciu o tą infrastrukturę, o niezwykle nowoczesny budynek i o unikalną aparaturę, którą tutaj gromadzimy.